Cześć ludzie kochane, dzisiaj taki występ w okularach, dlatego, że będę czytał to, co będę chciał powiedzieć. Słuchajcie, ja wczoraj pokazywałem wolontariuszy, jak sprzątają mi mieszkanie, jak pomagają. I rozmawiałem później, po pracy siedzieliśmy, rozmawiałem. Więc ten facet na drabinie, co tam wycierał kurze z tego kredensiku, to jest prezes całego tego stowarzyszenia. Pani Sylwia to jest taki jeden z właśnie z wolontariuszy. Jak już wspominałem, jest to opiekunka medyczna. I później jeszcze rozmawialiśmy, tak mówię, co tam, co robią. No więc zajmują się dziećmi takimi biedniejszymi z Caritasu i z Unii Europejskiej dostają żywność, rozdzielają to między biednych ludzi, między dzieci. I takimi rzeczami się zajmują. A ja ich znalazłem, bo oni są tu z Wrzeszcza i tak. Dlatego tam się nazywa Razem Raźni, ale już wam to mówiłem. I sobie pytałem, może jakoś przez mój kanał jakoś może da się pomóc. No to prezes, pan Paweł powiedział, co by nam było potrzebne. I tutaj wkładam okulary. Jeżeli mówi, bo dużo ludzi wyrzuca rzeczy niepotrzebne po swoich tam dorastających dzieciach, a nie wiedzą, ileż to mogą sprawić radości biednym dzieciom. Jeżeli ktoś by miał, nadatek za dużo, nie tyle za dużo, co dzieci wyrosły i zamiast wyrzucić do śmietnika, czy w piwnicy trzymać, Bóg wie po co, tylko miejsce zajmuje, przydałoby się, ale potrzebne. Dla dzieci, co jest, kredki, może ktoś kredki ma, bo dzieci nawet nie mają, czym, są tak biedne dzieci, które mają kredek na oczy nie widziały, nie mają czym rysować na jakichś kartkach, kredki, zabawki jakieś. Przecież nie muszą być samochodziki na radio sterowane, jakieś tam już takie przechodzone w rodzinie, ale jeszcze dobre, klocki Lego powiedzmy, no nie wiem co tam, takie ogólnie zabawki. Gry planszowe, jakiś Chińczyk, warcaby, no takie ogólnie gry planszowe. Ubranka, no może też jak mówię, dzieci powyrastały, zostaje czasami tych ubranych, co to niektórzy to używają jako szmaty, a niektórzy wyrzucają do śmietnika. I właściwie wszystko, co dla właścicieli wydaje się, że jest niepotrzebne. No właścicielowi to może to i niepotrzebne. Pewnie, że niepotrzebne dla właściciela, ale dla innych bardzo potrzebne. Przydałoby się właśnie dla takich biednych dzieci. O, i tak to się właśnie zajmuje. Jak mówił wczoraj pan Paweł, jestem jedynym pierwszym, który poprosił o pomoc taką dojazdową, że przyjeżdżają do mnie i mi pomagają. A ja prosiłem, żeby prezes powiedział to sam przed kamerą, co on myśli, co jest potrzebne. I swoim zdaniem wszystko powiedział. To ma być u mnie w czwartek pomóc w mieszkaniu i no i może uda mi się nawet, żeby sam powiedział, o co chodzi dokładnie, bo wiem, że też
poszukują, stowarzyszenie poszukuje tanio do wynajęcia lokalu, z którego zrobiłby magazyn, no i biuro, żeby tam miały taki, no że tak powiem, kanciapę jakąś, żeby tam mógł wszystko, rachunki prowadzić, pisać, co potrzeba, co. To po prostu biuro jako biuro takie. Taka kanciapa, magazyn, no bo tak jak mówię, mam tej żywności, dostają to z Unii Europejskiej, to z Caritasu, a to wszystko zaczął tą działalność i do tej pory cały czas prowadzi pan Paweł we własnym mieszkaniu. On z własnego mieszkania zrobił magazyn i to biuro ma. A mówi, ale to już jest, wszystko robi się za małe. Tak jak ja mówię, on niech powie najlepiej. Najlepiej jak to powie właśnie. Dokładnie o co chodzi pan Paweł. Ja to tylko taki zwiastun, że się nagrałem. Chciałbym, żeby ludzie napisali. To ja bym chciał, to jest taki mój pomysł, to nagranie dzisiejsze, żeby ludzie napisali w komentarzach, jak to widzą, jak wygląda, czy dałoby się pomóc, czy może komuś powiedzą, może ktoś ma jakieś coś, ktoś wie o kimś, kto ma jakieś zdatki, ktoś wie, że ktoś ma gdzieś tu właśnie w Gdańsku niedrogo do wynajęcia jakiś lokal. Ja tylko tak powiedziałem taką namiastkę tego, o czym powie w czwartek, jeżeli powie właśnie Paweł. To mi się tak wydaje, że to tak będzie fajnie i wszystko to wypali. Bo wczoraj jeszcze mnie tam Paweł słyszałem o takich właśnie jak po Gorzelcach, ludziom gdzieś dom się spalił, tu w okolicach Gdańska czy w Gdańsku, to telewizowie przez Panoramę, Teleexpress, dziennik telewizyjny, było to nagłośnione i się znaleźli ludzie, co odbudowali. Tak pomyślałem, że może wśród YouTube'owiczy też się znajdą ludzie, którzy pomogą w jakikolwiek sposób. Ja postaram się wkleić link tego wolontariatu, tego stowarzyszenia pomocy bliźniemu. I tam jest główna strona i jest z nimi kontakt, co oni robią, kim się zajmują i tak dalej. Może kto będzie chciał, to przeczyta i się z nimi skontaktuje. A jutro jeszcze, ja wiem, jutro czy jeszcze zobaczymy, czy z prezesem, panem Pawłem da się jakiś film krótki nagrać. Fajnie, posłuchajcie, przeczytajcie, podejmijcie decyzję i poproszę komentarze. To na razie tyle. To trzymta się. Na razie. Cześć.